Ja mam pytanie co do sytuacji wewnętrznej w Rosji. Jak pan to widzi? Czy jest jakaś sytuacja, że... No bo współczesna Rosja, tak, też mają nową flagę i godło, tak, niby jest nowa Rosja, no to tak naprawdę moim zdaniem przynajmniej jest cały czas Rosja czerwona i kontrrewolucja nigdy nie zwyciężyła. I czy myśli pan, że może jeszcze zwyciężyć po tych stu, może stu parunastu latach narodzić się nowa Rosja i jakie relacje wtedy byłyby polsko-rosyjskie? Wie pan, ja nie jestem pewien, czy pan ma rację. Dlatego zacznijmy od godła. Chociażby zostało przywrócone godło przedrewolucyjne. Warto się zatrzymać nad tym, co ono oznacza, skąd się to godło bierze. Przecież godłem rosyjskim jest dwugłowy orzeł. Nie ma takiego zwierzęcia w przyrodzie, prawda? No to skąd im to się wzięło? Otóż to ma bardzo stary rodowód. Historia tego godła ma bardzo stary rodowód. W 476 roku germański generał Odoaker z plemienia Herulów obalił ostatniego cesarza rzymskiego, zachodniego, Romulusa Augustulusa. To bardzo ciekawa postać musiała być, ten Romulus Augustulus. To samo słowo Augustulus. August to znaczy wywyższony albo nawet uświęcony. To oznacza ten tytuł Augusta. A Augustulus to jest zdrobnienie. Wywyższoniutki. Taki, no to ciekawe, co to za postać musiała być, że go tak nazwali. To rzeczywiście jakaś komiczna postać musiała być, ten Romulus Augustulus. No i ten obalił go i nie zasiadł na tronie, tak jak to przedtem robiono, tylko zlikwidował cesarstwo, odsyłając, zachodnie cesarstwo, odsyłając insygnia cesarskie do Konstantynopola. Konstantynopol przetrwał jeszcze 1000 lat, ale w 1453 roku zdobyli go Turcy, no i przestało istnieć również wschodnie cesarstwo rzymskie, które też miało orła. I z wnuczką ostatniego cesarza, Zofią Paleolog, ożenił się książę moskiewski i uznał się z tego tytułu za spadkobiercę obydwu tradycji cesarstwa zachodniego i wschodniego, bo Odoaker przesłał insygnia do Konstantynopola. To wszystko się odbyło legalnie. I stąd dwugłowy orzeł, symbolizujący dwie tradycje cesarstwa rzymskiego i stąd ideologia Moskwy jako trzeciego Rzymu. I w tej chwili myślę, że nie jest tak, że Moskwa jest rozsadnikiem rewolucji bolszewickiej. Moskwa wróciła, Rosja wróciła do ideologii trzeciego Rzymu. Do tego jest jej potrzebna cerkiew prawosławna. No i robi wszystko Putin, żeby nawet tam chodzi, się żegna i tak dalej. Wszystko no, praktykuje jak wzorowy prawosławny, prawda? No jak trzeba, to trzeba, prawda? Więc myślę, że wie pan, nie jestem pewien, czy pan ma rację, że kontrrewolucja się nie udała. W Rosji nie było kontrrewolucji w tym sensie, żeby komunizm został zbrojnie, że tak powiem, zlikwidowany, ale został właściwie zlikwidowany. Ślady po komunizmie będą jeszcze długo występowały. Między innymi to kiedyś, jak została proklamowana niepodległość Ukrainy, Ukraina jako członek Wspólnoty Niepodległych Państw, przysłała Ukraina pierwszego ambasadora swojego do Polski w osobie takiego pana Teodozjusza Staraka. Taki bardzo charakterystyczny, z takimi wąsami sumiastymi, no, niezwykle dekoracyjna postać. No i porządny człowiek, on 17 lat spędził w łagrach, więc taki naprawdę porządny gość. No i miał wykład na SGGW na temat sytuacji Ukrainy i po wykładzie go zapytałem, jak zamierzają sprawę rolnictwa tam rozwiązać. I on mi powiada tak, proszę pana, co bardzo dobrze po polsku mówiący, proszę pana, mówi, w tej części Ukrainy, która była pod polską jeszcze administracją do 1939 roku, to zachowała się tradycja prywatnego posiadania ziemi. Na wschód
od Zbrucza, gdzie był już Związek Sowiecki, już nie. No i mówi, właściwie to nie bardzo wiemy, co tam zrobić. Będziemy musieli chyba wpuścić tutaj Holendrów i Niemców, żeby zarządzali tymi kołchozowymi gospodarstwami, a ci będą tam u nich pracować, bo oni nie są w stanie samodzielnie kierować gospodarstwami. Po prostu nie mają takiego nawyku. Musi ktoś postawić odtąd, dotąd, rób to i tam i tyle. Nie mają, jeszcze mówi, na tej zachodniej części to się jeszcze zachowała taka tradycja. To są te ślady, które będzie tu trzeba kilka pokoleń, żeby to zniknęło. Kilka pokoleń. To nie jest tak, że z komunizmu się wychodzi, tak otrząsamy się, wie pan, i już jesteśmy czyściutcy, nie? Ślady są i to u nas jeszcze, a co dopiero tam, myśmy zostali porażeni odłamkami granatu, który wybuchł tam. Ale oni, myślę, że to, wie pan, że Rosjanie może z wyjątkiem niektórych tam takich zacietrzewionych beneficjentów, ale proszę zwrócić uwagę, Ziuganow nie robi tam konkiety. Specjalnie. Przedstawiciel partii komunistycznej, która tam działa legalnie i w wyborach startuje, nie uzyskuje sukcesów wielkich. Przeważnie tam Putin, no to wiadomo, Putin to służby, prawda? No to jeżeli służby są nastawione niechętnie do komunizmu, bo komunizm upadł pod ciężarem własnych błędów, przecież nie dlatego komunizm upadł, że Rosję ktoś zawojował. Nie padł ani jeden strzał. Tylko komunizm zbankrutował najzwyczajniej w świecie. Takim symptomem było, pan tego nie pamięta, bo pan jest młody, ale symptomem niewydolności komunizmu było trzęsienie ziemi w Armenii. Mało kto pamięta to. Mocarstwo światowe nie było w stanie wysłać czołówek medycznych do miast zrujnowanych przez trzęsienie ziemi, mimo że nikt nie wysadzał w powietrze torów, nikt nie bombardował linii kolejowych, nic się nie działo. Po prostu nie było. Holenderskie czołówki medyczne dotarły pierwsze tam, a nie sowieckie. I to był ostatni dzwonek, że to państwo już nie jest po prostu zdolne do normalnego funkcjonowania. To gorzej niż pan Sienkiewicz tu zrecenzował państwo polskie, że istnieje tutaj tylko formalnie, że to jest tam kamieni kupa i tak dalej. No. To było widać, cały świat to, Rosjanie też to zauważyli, cały świat to zauważył. Te pytanie środkowe to było takie, dlaczego jeden z uczestników zespołu do badania katastrofy smoleńskiej, generał Petelicki, dostał kulę w głowę, a drugi generał został wiceministrem obrony. Między nimi Teodor Dostojewski był wybitnym przedstawicielem, nacjonalistą rosyjskim i polakożercą jako nacjonalistą rosyjskim. Jak państwo znacie twórczość Teodora Dostojewskiego, to tam w każdej powieści z talentem niebywałym napisany występuje Polak jako po prostu kanalia. Innego obrazu Polaka nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek powieści Dostojewskiego, jak się pojawia Polak, żeby był kimś innym niż kanalią i to taką na pierwszy rzut oka już rozpoznawalną.